Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na wymianę opon przyjechał Kuba. Dobry. Kuba, powiedz nam, bo miałeś wczoraj, jeszcze myślałeś, że wymienisz opony, które dostałeś, bo miały być dobre, tak? Tak, zgadza się. Natomiast po weryfikacji musieliśmy zadzwonić, znaczy musiałeś podejść do Magdy i... zamówić nowe. Bo powiedz mi, co się stało. Pokażmy może te stare opony. Stare opony. Czyli przy zakupie samochodu dostałeś dwie opony i myślałeś, że koszty się skończą po przynajmniej z oponami. Dokładnie. Zamykane, żeby nie ukradli opon. Tak. Teraz opony w cenie. No, nawet ścięte. Nawet ścięte. Boski by łyknął. Tak, tutaj mamy opony, ale widzicie, bokami są całkowicie ścięte, po jednej jak i po drugiej stronie, środek tam jeszcze coś jest, nie, ale boki są ścięte. Zobaczmy, który to jest rok w ogóle, patrzyliśmy czy nie patrzyliśmy? 17. 17, czyli też już mają 5 lat, nie? Czyli też już się kwalifikują do wymiany, tak. Także tutaj może ktoś by jeszcze założył, ale jak ktoś sobie ceni komfort i bezpieczeństwo, no to tak, a też w ogóle czuć, że one są wyząbkowane, tak. I one byłyby dosyć głośne. No i też właściwości tej zimowej już nie mają. Auto dostawcze, lepiej żeby się nie zakopać. Dokładnie. Pokażemy nowe może. Nowe na zewnątrz. Nowe na zewnątrz, przyniesiemy, tak. Proszę, pokaż odcinówkę. Funkielnówka z niskim przebiegiem. Proszę, ile mięsa. Guma miękka, widzicie, że wszędzie opona równa, nie ma wyząbkowań, miękka, także na pewno będzie dobrze sprawowała się zimę. To jest zimówka czy wielosezon? Zimówka. Wiem, że w którymś aucie masz aż wielosezon, nie? W drugim, w Masterze. I powiedz mi, miałeś już okazję przetestować na śniegu, czy jeszcze nie? Miałem. Bo też w swoim prywatnym aucie też miałeś wcześniej wielosezonie. Tak. I na tyle, co tutaj jeździło się, to... sprawują się idealnie. Sprawowały się dobrze, tak. No to fajnie. Tym bardziej, że zawsze kupowałem z klasy premium opony. No bo to też jest ważne też, bo ktoś kupi najtańszą przykładowo zimówkę, tak. Kto będzie niezadowolony, a ktoś kupi wyższej jakości zimówkę i będzie zadowolony. Dlatego tutaj opinie naszych klientów są cenne nawet dla was. Czyli teraz po montażu opon założymy je na auto, sprawdzimy zawieszenie i jedziemy na sprawdzenie geometrii, żeby badać, czy coś cięło, czy nie, czy po prostu ktoś kiedyś tam źle eksploatował to opon, tak? Dokładnie tak. Dobra. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy. Dzięki.